Cześć! Ten odcinek Kursu jest stworzony dla tych, którzy robią gry mobilne, czyli na Androida lub na iOS-a. Nie ma konieczności podłączania telefonu i niszczenia żywotności baterii, jeżeli chcemy zobaczyć podgląd taki, jak zobaczymy na telefonie. Tworzymy nowy projekt First Person i ustawiamy w parametrach Mobile lub Tablet. Jeżeli uruchomimy taki projekt, zobaczymy, że będzie on nieco inaczej graficznie wyglądał. Jeżeli damy play, zobaczymy, że nie ma antialiasingu, czyli wszystkie elementy, które są po skosie skierowane do nas, posiadają ząbki. No to tak wygląda to na Androidzie. Możemy jednak ustawić dokładniej, że chcemy zobaczyć dokładnie wszystko tak, jak będzie to widoczne na naszym telefonie. Czyli w Preview Rendering Level Settings wybieramy Android lub iOS. Ja wybiorę Android, tutaj wymagamy Androida z OpenGL-em 3.1, bo dla takiego właśnie zobaczymy podgląd. Przełączamy się tutaj, widzimy, że zniknęły cienie tam, gdzie widzieliśmy obiekty dynamiczne, czyli te białe pudełka najczęściej są dynamiczne, ponieważ można w nie strzelić i one się poruszają. Wszystkie elementy niedynamiczne mają cień. Możemy też włączyć mobilny podgląd, stworzy się nowe okienko typu landscape, czyli telefon w poziomie, no i można sterować tak samo ruchem jak i po ekranie, jak i joystickami wirtualnymi, które znajdują się po prawej dla ruchu głową lub postacią, po lewej do poruszania się postacią, czyli przesuwania się, chodzenia w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu. Tutaj jakieś pudełko lata, nie wiadomo dlaczego, no widocznie tak pudełka mają. No i tak to wygląda na telefonie bez podłączenia telefonu. No i tutaj widzimy właśnie obiekt, który jest statyczny, posiada cień, ponieważ został on przeliczony. Niestety cienie do obiektów dynamicznych są liczone w czasie rzeczywistym. Można wyłączyć oczywiście ten podgląd. Widzimy teraz podgląd z cieniowaniem naszego komputera, a nie ustawieniem mobilnym. No i można wrócić z powrotem do mobilki i tak będzie wyglądać to na telefonie.